Uszanowanka, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3. Jak dobrze pamiętacie, ostatnio zakończyliśmy całą kampanię ludzi w tej części gry. I w ostatnim cinematiku mogliście zauważyć, że Arthasowi się trochę osiwiało. Także zacznijmy tą kampanię. O, dobrze, że nie było tego. Żadnego cinematika, bo by wypieprzyło mi grę. Rozdział pierwszy. Pełznąc przez prochy. Warto się tutaj wsłuchać. Cóż to za sztuczki? Malganis! Nie wiem, jak zdołałeś przeżyć, ale... Uspokój się, książę Arthasie. Nazywam się Tichondrius. Podobnie jak Malganis, jestem upiornym władcą. Dokładnie. Ale nie jestem twoim wrogiem. Przeciwnie, przybyłem ci pogratulować. Pogratulować? No jak widzicie, zabijając własnego Arthas dorobił się konia i oddając jego ziemię i osiwiał. Pastwę plagi, cóż, przeszedłeś pierwszą ważną próbę. Króla Lisza bardzo cieszy twój entuzjazm. Otóż to. Jasne. Na jego rozkaz zniszczyłem wszystko, co kiedykolwiek kochałem. A jednak nie czuję wyrzutów sumienia, litości ani wstydu. O. Runiczne ostrze, które nosisz, zostało wykute przez króla Lisza. To on dał mu moc wykradania. Ostrze mrozu, nie? To się nazywa? Twoją zdobył jako pierwszą. Piesek leżał pode mną i przejechałem mu ogony. Przepraszam. Trzeba niezwłocznie zebrać wyznawców kultu potępionych. Wielu akolitów pozostaje w ukryciu. Kiedy ich zgromadzisz, przekażę ci dalsze polecenia. O, no i to jest taka misja wprowadzająca tak samo. Teraz tak, pierwsza sprawa. Coś mi się z dźwiękiem odwaliło. Że jest ciszej niż chciałbym, żeby było. To raz. Dobrze. Ty tam co? Stoisz? Dobra, to się buduje. Ostrze mrozu. I tak, można zauważyć u Arthasa. Mów, głupcze. A nie, nie można. To mi się bardziej podoba. Nieważne. Witaj, panie. Nasz mistrz Kel'Thuzad zapowiadał nam, że przybędzie. Kel'Thuzad? Skąd mógł wiedzieć? Bądź ostrożny. Dobra. Jeśli ludzie z miasta no, zobaczą super. Przy tobie nieumarłych, wezwą miejscową straż. Jak to gul? No i poszedł. Dobra. Co można zauważyć? Rasa nieumarłych, tak? To jest rycerz śmierci. Tak samo jak u ludzi są paladini, tak tutaj są rycerze śmierci. I tak jak kół przywracało życie ludziom, a zabierało nieumarłym, tak tutaj przywraca życie nieumarłym, a zabiera ludziom. Znaczy kół. Boże, pierwszy spell. Drugi spell to zabija sojuszniczą jednostkę i oddaje mi punkty życia, więc to jest spoko. Więc jeśli on ma 330, to ja sobie dodam 330 życia. Potem ta aura daje prędkość ruchu i premia do regeneracji. I na końcu jest to samo co paladyn miał, czyli wskrzeszanie, z tym, że Arthas wskrzesza tym razem jednostki, które są... O. Umarli powstali krowów straże! Litości, panie! Ojej. No, z tym, że ci nieumarli są nieśmiertelni. Przez, nie wiem, minutę. Co znowu? Sztumbej. Jeść, jeść. I to fajna sprawa. Oni mogą się regenerować, jedząc. Widzicie? Mów, głupcze. Co znowu? Dobrze, tak więc wygląda to z gulami. Dobrze, najadł się, więc jedziemy dalej. Potrzebujemy ilu? 20 akolitów uratować? Tak, 20. To mi się bardziej podoba. Mamy ciebie. Musisz odszukać cmentarze. Ci, których tam pogrzebano, będą ci wiernie służyć. Ma zostać odkryty. Już jest mój. Mogła smol Furiona. Nie będzie mi rozkazywał. Ostrze mrozu jest głodne. Najpierw kapitana sobie zniszczymy. Nareszcie. Jeść, jeść.
Bibi. Teraz ostrze mrozu. Nikt nie będzie dobra. Ten się podleczy. Ten zaraz zresztą też. Mów głupcze. Dobra. Co znowu? Ja sobie przytankuję, jeść, bo nie chcę, żeby ci mi tutaj padły. Nikt nie będzie. Bo to będzie trudne zaraz. Uważaj. Mikstura daje 500 punktów życia, więc jeszcze jej nie użyję. Dobra. Ty niech tam się jeszcze naje, a tym zrobimy sobie mały scout. O, może gdzieś są jeszcze jakieś góle, które można sobie, nie wiem, przejąć. Wy nie jesteście akolitami. Tu jest jedna akolita, tylko ty i tak mnie nie zobaczysz, nie? Dostałem wiadomość na Messengerze? Znowu do mnie piszą? No tak. Wszystko no tak. Będzie ujawnione. Dobrze. A czy przy bazie tutaj są jacyś? Uważaj! Nie wiem, ludzie? Co ma zostać odkryte? Ty lepiej tutaj nie. Oddam życie za nareszcie. No, zabij mnie. Ból będzie nieopisany. Dobra, wpadł. Nareszcie. Tych sobie ominiemy. Nie chcemy się z nimi bić. Będę twymi oczyma. Bo można po prostu ich ominąć po ludzku, tak? Mów głupcze. Więc tak zrobię, co tu do mnie piszą. Aha, tu będzie problem mały. Ale myślę, że... Dobra, uderz go. Dobrze. Żeby się mu nie wydało, żeby tutaj jesteśmy w tej wiosce. Żyję tylko po to, by służyć. Dobrze. Co ma zostać odkryte? Co odpiszesz, czekajcie. Dobra. A, siłą rzeczy tu mnie czeka walka. Tak? Czy da się to jakoś przejść wodą tędy? Bo jak sami widzicie, ja mam małą armię. Zbyt małą, aby prowadzić jakieś walki ostre. Wszystko będzie ujawnione. No chyba nie jednak. Ostrze mrozu jest głodne. Nie umarli! Bijcie na alarm! Cholera. Potępieni stają na twoje rozkazy. Cholera, cholera. Ostrze mrozu. Co ma zostać odkryte? Bo teraz widzicie, o co mi chodzi, nie? Że ja zaraz padnę. W sensie, no, mam tylko dwóch ich ziomków tutaj. A, o Jezus Maria, no i już atakują. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Moglibyście? Będziecie. Co ja mam teraz zrobić w takiej sytuacji, co? Za króla Lisza. No Jezus, no i co ja mam teraz zrobić, bo to jest głupia misja. To mi się bardziej podoba. No jak ja więcej guli mam zdobyć? Tu nigdzie nie mam jak ich pozdobywać więcej. Nie ma takiej opcji nawet. Ach, nareszcie. Dobra, wróćmy tutaj, panie Artasie. Te gule i tak już są teraz... Tu też jest jakieś przejście. Wszystko będzie ujawnione. Ej. Zobaczmy. Ej, to jest... Kuźwa, tu jest przejście, baranie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Wow, nie wiedziałem. Wzrok twoim wzrokiem. Litości, panie! Mów, głupcze! Jeść, jeść! Czego? Dobra, ty się zaraz pojesz tutaj. Chyba nie przyjdą od razu, co? O, kuźwa, przyjdą. Artas, Artas, uważaj. Szybko! Teraz pomóż mi. No dobra, uciek. Mów, głupcze. Artas, Artas. Ty bo buzie. Ostrze mrozu jest głodne. Umarli, powstali z grobu. Straże! To mi się bardziej podoba. Będę twymi oczyma. Dobrze. Wy nie podejrzewacie. O Boże, podejrzewacie jednak. Nie umarli, to mi się bardziej podoba. Czekają cię wieczne męki. Teraz ostrze mrozu. Wszyscy uciekają. Będziecie trzeba ich jak najszybciej zabić, żeby... No właśnie, żeby do tych nie przyszli. To mi się bardziej to będzie dramat. Uważaj! Ach, nareszcie. Co znowu? Tylko... To mi się bardziej podoba. Jeść! Jeść! Ci nie widzieliście ich, dobra. Uważaj. Co znowu? Okej, okay, to ci się teraz podleczą. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Super. Jeść, jeść. Dobra, wyszło super. Całkiem spoko.
co ma zostać odkryte? Bo nie straciłem jednostek zbyt wielu. Trudna misja, bo to trzeba dobrze przeklikać wszystko. Zobaczmy. Przyjrzyj się temu. Nie będzie mi rozkazywał. Zobaczmy. A obozy wolę chyba ominąć, bo to wiecie, różnie to bywa. Ach, nareszcie. Za króla Lisza! Mów, głupcze. O Jezus. Oba, to ty patrolujesz, ale spoko, już cię omijamy. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Oddam życie za Nerzul. Super. Tak? Będę, czy to wszystko już jest z tej strony? Bo tak patrzę, że... Wszystko będzie ujawnione. Tak. Cmentarz, spoko. Trzeba iść na cmentarz. Mam szczęście. Te groby zostały niedawno wykopane. Mhm. Powstańcie w imię króla Lisza. Nie będzie. No i mamy ciut większą armię. Zadanie dodatkowe jest wykonane z tymi grobami, więc spoko. To mi się bardziej teraz podoba. Już łatwiej będzie mi powiedzmy atakować ich. Nikt mnie nie widzi. Idziemy sobie cieniem. Zobaczcie. On jest niewidzialny, więc to też jest duży atut tej jednostki. Tu mamy bazę. Zobaczcie. Jakąś, tak? Dobrze widzę? Tak, jakaś nikt baza, nie ale niewielka. Przyjrzę się temu. Nikt mnie nie widzi. Obóz bandytów. O, będzie tutaj trzeba iść. Tutaj jest jeden akolita. Dobra, no to idziemy na tą bazę, co? Uważaj! Wyrżnąć wszystkich! Bandyci! Uciekajmy! Głupcze! Ale bijcie się z nimi lepiej, tak myślę. I tu jest jeden akolita. Spoko. Uważaj! No, co mnie wkurza w Warcraftcie, że te jednostki się tak strasznie długo biją. One mają miliard życia, nie? Nareszcie. Dobra, mamy trzech akolitów w tym miejscu jeszcze. Co znowu? Ostrze mrozu jest głodne. Dobra, to tam sobie, nie wiem, podjedz. Podsunę też możesz. Nikt ci nie zabroni. A ty zbierz tylko akolitów. Pyk. Nareszcie. Tu jest drugi. Co znowu? Dobrze mówię? Tak, to jest drugi. I trzeci jest w tamtej bazie. Dobra, odpuśćmy sobie ten głupi budynek. Nie muszę tego niszczyć. Nie będzie mi rozkazywał. Głupie. To mi się bardziej podoba. I to mamy obóz bandytów. Będziecie cierpieć. O nie, niszczcie mi moje armię. Ostrze mrozu. Dobra. Mów, głupcze. Dobra, ty tam wcinasz, spoko. Mów, głupcze. No i ty. Co znowu? Okej. Okay. Pajęczy pierścienią, spoko. Żyję tylko po to, by służyć, mój panie. Dobra, lecimy dalej. Ulecz tego szkieleciora. Jest spoko w tym momencie. Czy teraz mogę się tu jakoś dostać bokiem? Nie dam, nie da rady boczkiem. Jeszcze 8 trzeba uwolnić. Nie będzie mi rozkazywał. Co ma zostać odkryte? Przyjrzę się temu. Co znowu? Oddam życie. Oddam życie za Nerzul. Ostrze mrozu! Uderza! Będziecie cierpieć. No i pan. Twój ból będzie nieopisany. No i dalej, już tam umiera. Mów, głupcze. Dobra, ten niech se podje. Zobaczmy tutaj. Dobra, jednym jest. Tak, to jest tutaj akolita nasz. Mnie nie widzi. Strażnik. Wszystko będzie ujawnione. Przyjrzę patrol, się tak. Góra. Mnie nie widzi. Tak, jeszcze w górę tutaj. Zobaczmy. Że jestem ja z tobą powiem, tak szczerze. Przyjrzę się temu. Chyba podjadłeś, podjadłeś. Spoko. Nareszcie. Ratunku! Ostrze mrozu! Uderza! Twój ból! Będziesz się smażyć w piekle. Zabij no ja. Nareszcie. Teraz ostrze mrozu. I to jest akolita. O Jezus, o, jak ty owce trzymasz? Mów, głupcze. Dobra, wy sobie go poróbcie. To mi się bardziej podoba. Ostrze mrozu jest. Dobra. Głodne. Idź tam porób. Moje życie nie jest okay. Rozkazem. Ty już tutaj nikt też jesteś. Spoko. Ty się podlecz. O Jezus, armia mnie atakuje, znaczy armia. Dwóch mnie atakuje, oddział mały. Nieładnie, nie atakuje się mnie. Jestem zbyt dobry, cały co coś do mnie pisze. Uleczcie tego nieumarłego. Super. Może ten duch, który tutaj stoi, to on też dużo pewnie robi, nie? XD.
użyj tej fiolki. Nikt nie. Dobrze, to jeszcze 5 trzeba uratować. Ach, nareszcie. Litości, panie! Nie umarli! Idźcie na alarm! Teraz! Chyba ty. Zdradziłeś nas wszystkich! Kogo ty zdradziłeś? Znaczy, ja kogo ja zdradziłem? No tak, no ludzi w sumie, nie? Dobra, jeden akolita jest tutaj. Przyjrzę się temu. A, i co, to tyle? Więcej akolitów nie ma? Mów, głupcze! Litości, panie! Chyba tak, chyba więcej nie ma w tamtym miejscu. Wszystko będzie ujawnione. Tutaj jest jeden jeszcze. Wszystko będzie ujawnione. Drugi. Nikt mnie nie widzi. Dobra, no to już wiemy, gdzie jedziemy. Jeść! Aha, i tu mamy dużo źródków. Spoko. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. Zabić ich wszystkich! Podejrzy, czy to jest. Misja wykonana. Który tam miał low? Kurde, zadanie niewykonane. Dokładnie. Za króla Lisza. Za króla Lisza. No i co? I wszystko zrobiliśmy, tak? Dobra robota. Na pewno tych źródków śmierci. Zebrałeś niemal wszystkich wyznawców. Lorderon leży w gruzach. Co nam teraz po kultystach? Pomogę ci w tym następnym dziele. Pomogą, a nie pomogę. To znaczy? Pojedziesz do Andorhalu po szczątki ich byłego mistrza, nekromanty Kel'Thuzada. Grubo. Dobra. To w sumie wszystko. Dziękuję za uwagę w tej pierwszej kampanii Nieumarłych. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.